Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w filmie z raportu treningowego numer 2. Na wstępie powiem, jak ten film będzie wyglądał. Więc film będzie wyglądał tak, że na początku pokażę to, czego nie pokazałem w tamtym treningu, a mianowicie trening brzucha i moja progresja do podciągania do jednej ręki. Następnie w tym filmie pokażę plancha i będzie bardzo dużo serii tego plancha, bo jednak to jest mój priorytet, a tego pokazałem zdecydowanie za mało wtedy, więc z tego będzie się składał. No i w planchu, pomiędzy planchem będzie jeszcze przerywnik na kolejny rekord fronta i pompki w handstandzie. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do treningu brzucha. I tak jak już mówiłem, trening brzucha nie jest moim priorytetem, a więc wykonuję go tak co 3-4 dni. Oczywiście fronta wykonuję codziennie, także jakby aktywacja tego brzucha i tak jest na treningu zawsze i tak. A co do treningu, to właśnie wykonuję, tak jak tutaj widzicie, nogi do drążka, czyli toast to bar po angielsku. I jestem w stanie już sobie to robić ładnie na jednej ręce, przy okazji też się wzmacniam, wzwisię na jednej ręce. Potem jeszcze ten film przyspieszyłem i na dobicie robię takie właśnie, jakie tam robiłem, już nie zdążyłem powiedzieć. Przechodzimy do podciągania na jednej ręce. Moja metoda progresji jest taka, że po prostu uwieszam nogi na gumie i podciągam się lewą i prawą ręką. Na początek lewą, bo lewa jest słabsza i wykonuję od 3 do 5 ruchów. Progresuję w ten sposób, że po prostu zmniejszam tak naprawdę opór gumy. Czyli najpierw robiłem najcięższą gumą, potem sobie zmniejszałem na lżejszą gumę i tak dalej, i tak dalej. Aktualnie już można powiedzieć, że wszedłem na trzeci poziom i progresuję tylko w taki sposób, ponieważ chcę sprawdzić, czy da się zrobić podciąganie na jednej ręce tylko takim sposobem. Czy on jest najlepszy, to nie wiem, ale nie zdążyłem już powiedzieć więcej. Przechodzimy więc do plancha. Plancha będzie tutaj bardzo dużo, tak jak już mówiłem, serie będą się przeplatały paraletki i plancz na ziemi. I co mogę powiedzieć w planczu? Przez te 2 tygodnie zdecydowanie poprawiło się u mnie wychylenie. Jak zacząłem robić coraz więcej tego plancza na paraletkach, zdecydowanie to wychylenie jest... Mam większą pewność w wychyleniu, co się też przełożyło na wychylenie na ziemi. I z planczem to jest tak, że wykonuję go codziennie od 12 do 15 serii. Około 6 serii na paraletkach, 6-7, reszta jest na ziemi. O, tutaj jeszcze jako taki przerywnik jest moje, no są dwie próby full plancha. Takie no średnio udane, ale coś tam już się oderwałem, coś poszło. I co? Wracając jeszcze do plancha. Tego straddla jestem w stanie tak trzymać od 5 do 7 sekund. W lepsze dni chodzi 7, w gorsze no tak 5, ale już teraz tak, no to 5 to jest takie raczej minimum w każdej serii. Przerwy między seriami robię od 3 do 4 minut. To zależy tak naprawdę od zmęczenia. I co? I to jest tak naprawdę tyle z plancha. Znaczy plancha jeszcze będzie potem, ale teraz przechodzimy do fronta i jest tutaj rekord, gdzie jest chyba około 20 sekund, tak mi się wydaje, ale... Muszę wam coś powiedzieć, że dzisiaj zrobiłem 21 sekund, ale ten film będzie chyba w następnym filmie. Także wyczekujcie. O, i tutaj co? Tu jeszcze jest taka przerwa na pompki w staniu na rękach. Tutaj jest jakaś tam casualowa seria, 5 chyba bodajże. I pompek wykonuję już troszkę mniej, tak 10 serii, 12 w ciągu dnia, bo dużo pompek jeszcze wykonuję też na streamie. Właśnie teraz mogę wam dać odnośnik do streama, tutaj będziecie mieli nazwę i link jest w opisie. Na streamie gramy sobie w gry i za followka właśnie robię pompki, także teraz robię ich tam powiedzmy parę serii mniej podczas dnia, no bo wykonuję ich jeszcze na streamie pewnie tak 5-6 serii. I wbijać, można cię wbijać też na kanał, bo będą live'y na stream, będą live'y po prostu z treningu. Tutaj jeszcze są próby na paraletkach pompek, które już poniekąd wychodzą. Tak po 1-2 czasami się uda. Z czego się cieszę, bo balansowanie na paraletkach jest zdecydowanie prostsze niż balansowanie na ziemi, ale jednak czasami jeszcze brakuje tej siły, tego wypchnięcia, żeby zrobić tam po 2, 3 czy 4 4 powtórzenia. Dlatego robię też jeszcze to z asekuracją ściany, się troszkę wzmacniam. Tutaj co mamy dalej?
Aha, tutaj jest jeszcze kolejna próba, chyba nie wiem, czy udana, czy nieudana. Przepraszam bardzo wszystkich za takie przeskakiwanie i taki chaos, ale staram się robić to na freestylu, żeby nie musieć tego nagrywać 1000 razy. Tutaj są kolejne znowu najlepsze próby plancha, tu wychylenie już jest zdecydowanie lepsze. Niestety nie wiem, która seria była najlepsza, bo nie zrobiłem ich tak naprawdę od najlepszej do najgorszej. One są mniej więcej porównywalne, że tak powiem, ale naprawdę może nie z dnia na dzień, ale tak co 3-4 dni naprawdę już się to poprawia. Te wychylenia są coraz pewniejsze, pozycja jest już coraz prostsza, co naprawdę mnie cieszy. I na sam koniec jeszcze mam... Nagrałem podciąganie, bo nie nagrałem tego w tamtym filmie. Podciąganie wykonuję też codziennie. Zmieniam chwyty, tutaj macie chwyt bardzo szeroki, neutralny. Wykonuję dużo chwytu neutralnego, ponieważ przekłada się to do podciągania na jednej ręce. A przynajmniej tak mówił Michał Urbanik, jak oglądałem u niego progresję do podciągania na jednej ręce. I bazy wykonuję od zawsze 5 serii po 12, tak samo dipy. Tutaj jeszcze na koniec masy lapy, żebym mógł coś dopowiedzieć. Chyba powiedziałem już w tym filmie wszystko, takie mam wrażenie. Jeszcze mogę wrócić do podciągania na jednej ręce, to wykonuję tego od 3 do 5 serii, robię to codziennie. I tak to wygląda. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? Chyba nie. No i jeszcze muszę zmienić trochę mój plan treningowy, szykują się zmiany, żeby go udoskonalać, także może za 2 tygodnie już, czy tam za 3 tygodnie będą już zmiany w planie treningowym. I to już chyba wszystko. A jeszcze mogę dodać, że też sobie dodałem do mojego treningu bieganie, tak co najmniej raz w tygodniu dla urozmaicenia, bo już dawno nie biegałem. Także bieganie jest w moim planie treningowym. I co? I tak to wygląda. A muscle upów wykonuję 5-6 serii, wiadomo. Dobra, narad.